Siema, Nulicy. To do spakowania wszystko. To, to i to. Opa. Już? Ty, to takie rzeczy, to ja już myślicie, że ja się nie domyślam sam, że takie rzeczy są... Mnie już nic nie zaskoczy, więc wiecie. Ja mam wyjebane na to. Torbę. Ale chujowo, jak ktoś się wpierdala w cudze zarobki, bo... Ja przychodzę tu, kurwa, streama robić, wiecie. Nie z niczyjej łaski, tylko ja przyszedłem po prostu, bo mnie zaprosili, żeby tu zrobić streama. A to, że nie robię streamów często, to kurwa... Celu dla ducha nie zrobiłem. No tak. Prawda to jest. A i tak mu 200, 300 zł za dzisiaj i wczoraj dam to. To co, mało? Czekaj, stój. Ja mało. Za dzisiaj i wczoraj to mało? 300 mało. Zł? Za to, że i tak prawie tam siedziałeś sobie? No i trochę robiłeś, no trochę pomagałeś, no namiot rozstawiłeś. No. Za mało. Dla mnie to dobrze. Jak to dobrze, jeśli nie mu za mało? Za to, że mnie poopiekował, to za mało. Trzeba się opiekować, może. O, i co czarny robi? Duch czarne oczy. No duch, mój co? Duch. Święty duch. To mój narzeczony. Nie, no duchu nic nie powiesz? Ale co? No nie wiem, bo pisali coś, że mnie obgadywałeś, czy coś. Ja nic takiego nie mówiłem. Nic nie obgadywałeś mnie? No w życiu. No dobra, no to się tylko pytam. No a ja ci tylko odpowiadam. No dobra, no. No ja się takich rzeczy tu kurwa nie bawię. Ale to już pierdoli. Na plecami. Konfidenci. Duchu wpłacił 4 złote. Duchu, dlaczego obrabiałeś dupę Rafałowi przed chwilą w domku? Wracaj z buta. Nieprawda. Chodzi kurwo gadać. Kucinku jebany. Szmato. Nic nie opierdalamy, nie ma zamiaru opierdalać. Bo go szanuję za bardzo. No ja też. Ona głupoty jebie. Dobra, zresztą będzie słychać, kurwa. Można przewinąć w każdej chwili, zobaczysz. Tak. No tak, no. Ktoś zszotuje lub nie zszotuje. Ja nie wiem tam, ja duchu myślę, że wystarczająco ci płacę. A czy ty nie pijesz, czy pijesz, to ja nie wiem, też nie jestem pewny. No właśnie. Nie piję, ja duchu. Napierdala litrami, kurwa. Tak? A co? To może alkomat zrobimy, co? No dawaj na jakieś 20 tysięcy razy, na tak? Minutę. Zgadzasz się? No pewnie, a co masz się zgadzać? Masz alkomat, dawaj. No dobra, no. Bo ty kurwa, psz, a zresztą chłem do się, kurwa, znaleźć. Pojebusy. Tych domniaki. Patrzę, kurwa, swoje dupy, kurwa, nie patrzę. Ale duchu, wiesz, kurde, nie nagrywamy nic. Na żywo, ty też się nie możesz przyzwyczajać, bo to, wiesz, bo kurwa, ja ci wiecznie pieniędzy nie będę dawał, bo wiesz jak to jest, duchu. Ja się nic tam to jest, kurwa, to co nagrywaliśmy, to było co innego kiedyś, teraz ty nie chcesz za bardzo nagrywać, nie chcesz być na kamerze, no to co ja poradzę, no to ja nie mogę cię przyzwyczajać, więc że ja ci będę całe życie utrzymywał, nie? Ja nie powiedziałem. Coś tam staram tobie dać, 300 zł za te 2 dni tobie dam, no i tyle, no dla mnie to jest dobra cena, tak? A tu przyszedłem w gości. Dobra cena. No tak. Dobra cena. Dzisiaj gości i ja tak samo. No wiesz. No tak, no. Trzeba tak. Bo ty trochę nie rozumiesz, o co tu w ogóle duchu chodzi, kurwa. Tu chodzi o to, że tu ludzie patologię oglądają. A ty nie chcesz za bardzo, teraz się odciąłeś, nie pijesz, więc no widać po tobie nawet, że się nie nadajesz do tego, bo nie chcesz nawet do kamery być ustawiony ani nic. Nie chcesz tak za bardzo, wiesz, krębi cię to, więc... Musisz postanowić, co chcesz robić w życiu, bo ja myślę, że nagrywanie to jak już nie chcesz pić, to tobie to nagrywanie na dłuższą metę raczej nie będzie formą, wiesz, utrzymania. Ja wszystko wiem i
No, ja nie wiem, jak chcesz tu na działce mieszkać, czy nie, to nie moja sprawa, mieszkaj, nie? Tylko żebyś do mnie później żadnych aluzji nie miał, że ja coś złego zrobiłem, ani że ja ci coś żałowałem, tak? Tylko ja ci mówię, jak jest po prostu. Ja ci też mówię, jak jest. Nie no, duchu, namiot rozłożył. I Gośki popilnował trochę. Nie pilnował. Gośki nie trzeba pilnować, ona sama się pilnuje. Wariatkę. Wariatkę pilnował noci. No lapał, nie gadaj. Ty pojechał, tu byłam dzieciba. Ci zapytała tego kudzika, tak? No. O, widzisz? Teraz się gadam przy nim, przy tobie gadam. Się byłam dzieciba. O? Byłam dzieciba? I panią Juju, tak? Tak. O? Panią Juju. Na górę. Tak. Poziom Juju, Paciu. Tak. A dziecina się chowuje. Gdzie? Dobra, chuj tam, co mówili, to mówili, ale ja, wiesz, ja nikomu żadnej kasy nie obiecałem, jak tu przychodzę. Ja przyszedłem tu w gości i tyle. Mnie tu zaprosili, ja nikomu nie obiecywałem żadnych celów. Też chciałem zobaczyć, jak duchu się będzie zachowywał na tym streamie. Ja się pokona. Dobrze się zachowywał, pomagał dużo, no ale no, 300 zł dla mnie to i tak jest okej. Mnie też to samo. Mnie pomagam, ta duchu? Duchu, patrz na pana, byłem gdzieś, na? Byłem gdzieś, na? No. O! Duchu, widzisz? Słyszysz, że gada? No taka prawda, no kurwa, zarabialiśmy na tym kasę, że on po prostu pił i był do kamery bardziej. Teraz przestał pić, no to kurwa, no to trzeba zdecydować. Niech nie widać, że po nim, że nie chce za bardzo do kamery spokojny on podchodzić. Spokojny on jest, on dzisiaj jest spokojny. No to kurwa, trzeba jakoś to, nie wiem, duchu. Bo ja tu nie widzę, żeby tu na stałe coś było, tak wiesz. Duchu! Spokojny jesteś? W duchu musisz coś myśleć. Trochę chujowo tak to powiedziałam, ale taka prawda jest po prostu. No, no i będzie tak. Ja cię wierszy nie będę utrzymywał, na pewno. Nie musisz. Ja taki dobroduszny nie jestem jak każdy. Czyli kurwa nie. Znaczy jak każdy, jak niektórzy. Bo ja dolę, tam. Ja po prostu jestem inny i tyle. Otwarte drzwi było. Pierdolę. Tam też żonę poszedł. No właśnie tak to wygląda, jak mu zaczął kazać pić, ale tak nie jest właśnie. Ja tylko łysi, po prostu mówię, że jak nie pije, to nagrywanie nie jest dla niego po prostu, no. I nawet nie chce się za bardzo na kamerze nagrywać, bo nawet do mnie nie dzwoni ani nic. Jak ja mówię, żeby zadzwonił do mnie, że jak będzie szedł nad rzekę się wykąpać lub coś, żeby zadzwonił, żeby nagrać, to nawet nigdy nie dzwoni ani nic. Nic, ja żadnych chęci do nagrywania nie daję, nawet na trzeźwo, no to co ja poradzę, no? Nic nie poradzę na to. Lapał na razie siedzi. Siedzi lapał. O, łysy już poszedł, znowu byś się zgubił. No bo tyle mi nadawała tych rzeczy, że ja nie mogę się zabrać. Ja nie chcę, żeby on zaczął klarć, żeby zarabiać kasę, tylko mówię, że no kurwa, żeby nie wymagał jakiej kasy, nie wiadomo ode mnie. Do czegoś. Gdzie nie mam pasek? Juju! Juju, ale duch pomaga, ogarnia ten burdel. No przyszedł tu, ogarnia, to jest jego miejsce, tak? Ja przyszedłem tu w gości do niego, tak? No i tyle. Gości pieniądze daj, no. To daj. Na gości? Właśnie to chcę, żeby duch zaczął pić, ale wy jesteście pojebani. Dobra, ja kończę tego Gosia. I chuj wam w dupę, kurwa, ci co tak piszą. A jak to Gosia? I was od razu, kurwy, panuje, nigdy nie napiszecie na to.